Cześć, dzień dobry, witaj na profilu Prawda Posesja. Dzisiaj otwieramy 18 okienko w kalendarzu adwokatowym, a w nim cztery najważniejsze zasady pobierania i zwrotu kaucji. Po pierwsze, kaucja służy ochronie interesów finansowych wynajmującego na wypadek zalegania przez najemcę z zapłatą należności z tytułu najmu lokalu w dniu opróżnienia lokalu. Po drugie, określona w umowie najmu wysokość kaucji nie może być dowolna. W przypadku umowy najmu kaucja nie może przekraczać 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, a w przypadku umowy najmu okazjonalnego kaucja nie może przekraczać 6-krotności czynszu najmu za dany lokal. Po trzecie, kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu, a zwrot kaucji podlega waloryzacji. Po czwarte, przed zwrotem kaucji wynajmujący może dokonać potrącenia nieuregulowanych przez najemcę należności z tytułu najmu lokalu. W tym celu wynajmujący powinien złożyć najemcy oświadczenie o potrąceniu należności z tytułu najmu z wierzytelnością najemcy o zwrot kaucji. Chcesz wiedzieć więcej lub jesteś ciekawy, jak skutecznie uregulować zasady pobierania i zwrotu kaucji? Zajrzyj do opisu rolki i zostaw swój komentarz, a już jutro otwieramy 19 okienko w kalendarzu adwokatowym.